Gęś faszerowana cielęciną i bakaliami, podana z kopytkami i modrą kapustą. Do przyrządzenia gęsi potrzebować będziemy następujących składników. Gęś, czosnek, tłusty wędzony boczek oraz sól, pieprz i majeranek. Do farszu potrzebna będzie nam cielęcina mielona, bakalie, śliwki suszone, morele suszone i orzechy pistacjowe, masło, jedno jajko, bułka pszenna, mleko, cebula oraz jabłka i wątróbka drobiowa. Do przygotowania sosu potrzebujemy kości drobiowych, mąki oraz włoszczyzny i białego wina wytrawnego. Umytą i osuszoną tuszkę gęsią kładziemy na desce do krojenia, a następnie odcinamy skrzydła w drugim stawie, po jednej, jak i po drugiej stronie. Rozpoczynając od strony kupra, luzujemy gęś z kości, uważając, aby przy tym nie uszkodzić skóry. Pozostawiamy po jednej kości w nogach i skrzydłach. Następnie gęś przyprawiamy pieprzem, solą majerankiem oraz posiekanym czosnkiem. Gęś przykrywamy i odstawiamy w chłodne miejsce na 10 godzin. Z kości i włoszczyzny przygotowujemy wywar do podlewania gęsi w trakcie pieczenia. Cebulę siekamy w drobną kostkę, a następnie smażymy na maśle na wolnym ogniu. Gdy cebula się przyrumieni, odstawiamy do wystudzenia. Śliwki, morele i orzechy siekamy niezbyt drobno. Wątróbkę i jabłka kroimy w kostkę. Całość przenosimy wraz z mięsem cielęcym do dużej miski. Do miski wbijamy jajko. Dodajemy przestudzoną smażoną cebulę. Oraz uprzednio namoczoną w mleku bułkę. Gdy masa wydaje się nam zbyt zwarta, możemy dodać do niej trochę wystudzonego wywaru. Farsz przyprawiamy solą i pieprzem, a następnie dokładnie mieszamy. Gdy nadzienie będzie już gotowe, a gęś zamarynowana, całość nadzienia wkładamy do gęsi. Otwory od strony szyi i kupra spinamy wykałaczkami. Gęś sznurujemy bawełnianą nicią. Obwiązujemy również korpus i nogi. Gęś wkładamy do rondla wyłożonego plasterkami boczku i przez około 20 minut podpiekamy w piecu. Thank you.
Po 20 minutach zakładamy pokrywę. Pieczemy około 3-3,5 godzin w temperaturze około 160 stopni Celsjusza. Co pewien czas zaglądamy do pieczeni i podlewamy gorącym wywarem lub wytworzonym sosem. Na 20 minut przed końcem pieczenia gęsi zdejmujemy pokrywę z rondla i skrapiamy mięso białym winem. Gdy skóra się przyrumieni, gęś wyciągamy z pieca i odstawiamy w ciepłe miejsce. Na bazie wywaru oraz smaku pozostałego po pieczeniu gęsi przygotowujemy sos, który zagęszczamy niewielką ilością mąki. W międzyczasie przygotowujemy kapustę oraz kopytka. W szerokim garnku gotujemy niewielką ilość wody z dodatkiem soli i cukru. Wrzucamy kapustę i gdy tylko woda zacznie się ponownie gotować, garnek ściągamy z ognia, wlewamy ocet i odstawiamy na kilka minut. Do szerokiego naczynia wrzucamy drobno posiekaną cebulę, roztopione masło, konfiturę z żurawiny, sparzone rodzynki i miód. Kapustę odcedzamy i jeszcze gorącą rzucamy do miski z pozostałymi składnikami. Dokładnie mieszamy i doprawiamy sokiem z cytryny, cukrem, solą i pieprzem. Ze składników na kopytka, ziemniaków ugotowanych zmielonych, mąki, jajek i żółtek zagniatamy ciasto. Formujemy podłużne kopytka i gotujemy w osolonej wodzie. Smacznego!